ale uwierzcie mi, każdy jest w stanie go wykonać. To jest bardzo trudne. Trudność polega na odpowiedzialności. Zebra, tutaj jest to? Tak jest. Proszę bardzo. Tutaj zebra przyniosła pasy, bo chciała z siebie zdjąć. Dlatego są takie kudłate. Proszę bardzo. I za chwilę poprosimy was, abyście z tych pasów, ile tych pasów tam utargałaś? 4. Dobrze, ale nie mów skąd je wzięłaś, dobrze? 4 pasy. To każda z was dostanie po 2 pasy. Ja wam pokażę, w którym miejscu. Tu na tym asfalcie, który jest za mną. Poprosimy, abyście zbudowały przejście dla pieszych, dobra? Czyli zrobimy taką zebrę drogową na asfalcie. Chodźcie. Chodzi się z tej tu, albo stąd tutaj. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Świetnie. Świetnie. Rewelacja. Bomba. Widzieliście kiedyś takie pasy? Gdzie? Bardzo fajnie. A jak się takie miejsce z pasami nazywa? Świetnie! Słyszysz, o tobie mówią. O mnie? Tak, no jesteś znana. Dobra, bardzo ładnie. Zebro? Jak o mnie mówiły, to nagrody specjalne dostaną. Gdzie będzie specjalna nagroda? Cześć! Znają cię. No wiem! I fajnie pasy ułożyły, proszę bardzo. Fajnie. Proszę. Ja to jeszcze poprawię. Proszę. A kotek pewnie jeszcze jedno zadanie. A piątka. I piątka. Ja zebra mam na imię. Ja myślałem, że zebra, drogowa tu na imię. Pytanie. Z którą stroną przechodzimy? Gdy? Przy drodze? Jak się podobało? Bardzo dobrze. A dlaczego lewo, a nie prawo? Nie okej. To chyba nagroda specjalna. No to teraz słuchajcie, ja wam trochę podpowiem. Normalnie poruszamy się prawo w stronę. I widzimy samochody nadjeżdżające z naprzeciwka, dużo wcześniej. Bo czy mamy tu? Masz tu oczy? Ma, bo mnie zobaczyła, no nie? Ja? Z tyłu głowy nie mamy oczu, abyśmy chodzili prawo, nie widzielibyśmy nic. Oczywiście, żeby lepiej widzieć pojazdy i żeby kierujący widzieli lepiej nas. A, i w takiej sytuacji musimy mieć... Przepraszam, bo rozmiarów nie... Tak, dla babci nie mamy, ale coś się znajdzie. Proszę bardzo, tak, tak. To jest o tyle praktyczna rzecz, że można doczepić na przykład do ucha torebki i zawsze to gdzieś tam będzie ostrzegało o naszej obecności kierowcy. Chodźcie tu bliżej, chodźcie, nie bójcie się, chodź. Co ty to jesteś wymalona? No jasne, że nie. Zebra, boisz się kota? A nie drapiesz? Nie, to się nie boję. No, to spoko. Kto zadaje pytanie, ja czy ty? A spróbuj. Skoro już się zaprzyjaźniliście, to proszę bardzo. Ale piąteczkę. A potem? Super, proszę. Jak jest numerowane, bo to przyjęła ci strasznie odpowiedzią, ale świetnie to. Super. No to chodzisz na obraz. Bardzo dobrze. Chodźcie, lepiej widoczna będzie. O, a ty mamy jeszcze jedną?